Siemano widzowie, dzisiaj robimy drugi odcinek Q&A. Poprosiłam was na Instagramie, TikToku i na Shotsie, żebyście zadawali swoje pytania albo pisali tematy, które chcecie, żebym poruszyła. Tak więc zgromadziłam kilka takich pytań i tematów, które dzisiaj poruszę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o mnie nieco więcej, to zapraszam do oglądania. Jakie były dla ciebie początki sławy? Trudno czy mega łatwo? Ja zaczęłam swoją przygodę z internetem 3 lata temu, kiedy była ta słynna kwarantanna w 2020 roku. Mi wtedy się coś odkleiło w głowie od nadmiaru siedzenia w domu i pobrałam sobie aplikację TikToka. Zaczęłam tam nagrywać, zdobyłam tam popularność, później zaczęłam nagrywać również na YouTubie, no i wyszło, że jestem teraz tutaj. Można powiedzieć, że początki na pewno nie były łatwe, ale czy też było jakoś mega trudno? Raczej też nie. Można powiedzieć przeciętnie. Ile chciałabyś mieć dzieci? Zapewne teraz dużo osób się wielce zbulwersuje, ale nie chcę mieć dzieci w ogóle. Dzieci mnie nie kręcą, nie przepadam za dziećmi. Zapewne teraz obrażą się zwolennicy dzieci, zwolennicy rodzin albo zwolennicy patriarchatu, którzy uważają, że kobieta musi mieć dziecko, co najmniej jedno. No ale niestety ja nie należę do tych kobiet, które chcą założyć rodzinę. Być może w przyszłości tak zrobię, nie wykluczam tego. Jak na razie myślę, że za wcześnie, żeby się nad tym zastanawiać, ale no, tak jak mówię, ja na razie nie planuję w przyszłości mieć dzieci. Czy masz tatuaż? Mam tatuaż. To jest tatuaż, który zrobiłam też w 2020. Jest to mój jedyny tatuaż. Jakoś na razie nie mam potrzeby robienia więcej tatuaży. Myślę, że na pewno jeszcze jakieś zrobię, ale jakoś na razie nie odczuwam takiej potrzeby. Zapewne też jesteście ciekawi, co oznacza ten tatuaż. Jest to księżyc i słoneczko i symbolizuje to zmienność mojego życia. Raz jest dobrze, raz jest źle, raz są naprawdę świetne momenty, świeci słońce, jestem szczęśliwa, no a czasem są te momenty ciężkie, kiedy nie chce mi się żyć, mam dosyć wszystkiego, no i właśnie księżyc symbolizuje te momenty. Jak miałaś mieć na imię? Mama, jak ja miałam mieć na imię? Na imię? Tak. Sabina i Livia. Myślę, że jakbym miała na imię Sabina, to na pewno byłoby lepiej niż Sandera, no bo chyba nie znacie żadnej Sabiny. Ja nie znam żadnej Sabiny. To jest bardzo rzadkie imię. I Livia chyba też. Czy mam chłopaka? Tak, mam chłopaka. Jest to część mojego życia prywatnego, chociaż chłopak, z którym jestem, też jest osobą publiczną, bo działa na TikToku. No ale tak jak mówię, jest to część mojego życia takiego prywatnego, a więcej tego życia prywatnego jest u mnie na Instagramie. Co lubisz najbardziej jeść? Pierogi, spaghetti, pizzę, McDonalda, smażony ser. Uwielbiam ryby. Dużo osób nie lubi ryb, ja uwielbiam, zwłaszcza łososia. Ryby to jest takie, powiedzmy, kontrowersyjne jedzenie. Jedni uwielbiają, a inni nie lubią. Dajcie znać, który jesteście team. Ekipa czy Team X? Ja ani ekipy, ani Teamu X nigdy nie oglądałam. Serio, nigdy nie włączyłam żadnego odcinka. Ani ekipy, ani Teamu X. Nie wiem, jakoś mnie to nie za bardzo interesuje. W sensie, ja w swoim życiu nie mam czasu oglądać takich rzeczy. Zwłaszcza, że to nie jest jakiś content, który mnie pasjonuje. Jak już mam sobie coś włączyć, to są jakieś raczej takie ciekawostki, czy para dokumenty od Lakarnuma albo od Naruciaka. I to są w sumie jedyni twórcy z YouTube'a, których ja tak oglądam, że sobie czasem włączam i oglądam. Ile zarabiasz z TikToka? Moi drodzy, z TikToka nie zarabia się, chyba że za live'y. No, live'ów trzeba prowadzić bardzo dużo i trzeba je naprawdę przykładać się do nich, żeby coś z tego zarobić. Generalnie z TikToka za wyświetlenia się nie zarabia. Można mieć ewentualnie jakieś współprace, jeżeli jesteście twórcą na TikToku i dogadacie się z jakąś firmą, ta firma może wam zapłacić, no i wtedy liczy się to jako zarobek. Lubisz Dubiela? Chyba każdy zna Dubiela. Nie mam, nie wiem, jestem neutralna. Nigdy nie byłam jakimś wielkim fanem, nigdy go nie oglądałam, ale wydaje się okej, prawda? Masz zwierzaka? To jest mój ukochany kotek. Bardzo go kocham i ma na imię Melunia. I no ja jestem totalną kociarą. To ja nawet nie jestem zwykłą. Naprawdę, ja tak bardzo kocham koty. Koty to są moje ulubione zwierzęta. Ja jestem kociarą do kwadratu. To już zakrawa o taką obsesję. Ja nie jestem zwykłą kociarą, że po prostu lubię koty. Ja je uwielbiam. Jak widzę kota, to ja po prostu cały świat znika. Nic się dla mnie nie liczy, tylko ten kot. A oprócz kotów bardzo lubię też papugi. Jaki był twój najkrótszy związek? Mój najkrótszy związek trwał chyba 2 tygodnie. Tak, to był chyba taki najkrótszy. Miałam 17 lat i wiecie, jak te związki nastoletnie są. Się wydaje, że to jest wielka miłość, a potem nie ma. Czy myślałaś, że się wybijesz w internecie? I tak i nie. W momencie, kiedy zaczęłam nagrywać na TikToku, to ja wiedziałam, że dołożę wszelkich starań, żeby mi wyszło to nagrywanie na TikToku. Na zasadzie, że coś na tym TikToku osiągnę. Ale jestem też pesymistką i często zakładałam oczy, że nic z tego nie będzie. Ale z drugiej strony wiedziałam, że jestem na tyle zdeterminowana, że po prostu po jakimś czasie mi to wyjdzie. Czy byłaś kiedyś prześladowana w szkole? Tak. Byłam prześladowana w gimnazjum, w podstawówce,
Polsce można powiedzieć też, ale to akurat nie było jeszcze takie mocne i byłam też prześladowana w liceum, więc tak naprawdę nie wspominam dobrze moich czasów szkolnych. O tym mogłabym wam bardzo dużo opowiedzieć. Wiem, że jest bardzo dużo osób wśród was, które też nie czują się dobrze wśród rówieśników w szkole, bo albo są gnębieni, albo prześladowani. Ja wiem, że to się dzieje. To jest na porządku dziennym i tego jest za dużo. Dlatego chciałabym zrobić osobny odcinek, w którym opowiem wam o tym, jak ja zmagałam się z hejtem, z nienawiścią za czasów szkolnych. Kiedy drugi odcinek oglądania twoich TikToków? Ja wiem, moi drodzy, że ja wrzuciłam pierwszą część oglądania moich TikToków już ponad rok temu. Część z was cały czas czeka na drugą część. Będzie, dajcie mi czas. Teraz będę wracać do nagrywania filmów częściej. Wybaczcie mi to, że były przerwy na moim kanale, ale to się wiąże z tym, że ja, moi drodzy, studiuję. I studiuję dziennie, to po pierwsze, a po drugie studiuję bardzo ambitny kierunek, który jest ciężki. I na przykład styczeń i luty miałam totalnie wyjęte z życia, bo po prostu uczyłam się do sesji. Jak wiecie, studenci mają dwa razy w roku sesję i mają po 15, po 20 egzaminów i różnych zaliczeń. I ja po prostu dwa razy w roku jestem wyjęta z życia na 2 miesiące. No te studia nie dobijają, nie powiem. Bardzo dużo mi czasu zajmują i przez to nie mogę w 100% poświęcić się temu, co robię w internecie. Ile kotków to optymalna ilość? 10, 15, 20? Moim takim małym marzeniem, jak już będę miała 40, 50, 60 lat, to jest mieć bardzo sporo kotów w domu i poświęcić swoje życie tym kotom, czyli zarabiać i wszystkie te pieniądze przeznaczać na te koty, czyli kupować im jedzenie, zabawki. Ja kocham koty tak bardzo, serio. Czy lubisz Julię Żugaj? No nie jestem fanką, nie znam też jej osobiście, nie obserwuję jej, więc nie wiem, jaka jest w social mediach, no więc nie mogę się wypowiedzieć. Jakby jest mi obojętna, no bo nie znam jej, nie można się wypowiadać o kimś, jak się go nie zna. Czy byłaś lubiana w szkole oraz co sądzisz o twoje 5 minut 2? Tak jak wam już powiedziałam, nie wspominam czasów szkolnych dobrze. Ja miałam swoje grono znajomych, ale czy byłam lubiana? No tak, tak średnio, myślę, że tak jak każdy. Były na pewno osoby, które mnie nienawidziły, które mnie prześladowały, ale były też osoby, które mnie bardzo lubiły, więc tak pół na pół. A co sądzę o twoje 5 minut 2? Nie oglądam, moi drodzy. Ja wiem, że byście chcieli, żebym ja się wypowiedziała o tym, co sądzę. Jakaś tam Pola niby robi afery. Głośno o tej Poli jest. Wy pewnie chcecie, żebym ja się na ten temat wypowiedziała, żebym o tym powiedziała co nieco, ale no ja nie mogę, bo ja tego nie oglądam. Czy ty grałaś w serialu Policjantki i Policjanci? Bo cię widziałam i jak się tam znalazłaś? Ja jestem w agencji aktorskiej i oni w tej agencji po prostu składają co jakiś czas propozycje wzięcia udziału, zagrania. No i ja te propozycje przyjmuję i wtedy odgrywam jakąś rolę w odcinkach. Co cię najbardziej wkurza? Moi drodzy, wy na pewno kojarzycie, chociaż nie wiem, czy oglądacie TikToka, ale na TikToku ja miałam taką serię rzeczy, które mnie najbardziej wkurzają. Chyba było 50 części, więc szkoda mi tego wszystkiego wymieć. Na pewno jest bardzo dużo takich rzeczy. No jeżeli chcecie się powkurzać razem ze mną albo dowiedzieć się, co mnie bardzo denerwuje, to zapraszam na TikToka. Chociaż tutaj na shortsach też będę wkładać te odcinki. Rzeczy, które mnie najbardziej denerwują. Czy kiedykolwiek wyrzucili cię ze szkoły? Nie, ale było blisko. Bo ja w drugiej liceum brałam sobie czasem takie kapsułki z kofeiną, bo ja nie lubię pić kawy, no i żeby się pobudzić, wiecie, to brałam sobie po prostu czystą kofeinę w kapsułkach. No i pewnego razu mój kolega chciał, żebym go poczęstowała taką kapsułką, więc ja mu ją dałam i tą kapsułkę jak się otworzy, to tam w środku jest taki biały proszek. No i on to otworzył, on wysypał ten biały proszek na ławce. Już możecie się domyślić, co było dalej. Ja, wariatka, kazałam mu, znaczy powiedziałam mu, dawaj mordo, weź to wciągnij nosem. No i on ten biały proszek wysypał na ławce i chciał to wciągnąć. To była jeszcze w dodatku matematyka i jak babka z matematyki to zobaczyła, ona się tak wkurzyła, ona myślała, że ja jestem dealerem, czaicie to? No i trafiliśmy do dyrektora i ten mój ziomeczek to rzeczywiście był tyle od tego, żeby go wyrzucili ze szkoły, a ja tam musiałam przynieść jakieś oświadczenie od rodziców, że oni wiedzą, że ja zażywam taką kofeinę i że to jest serio tylko kofeina. Masz na coś uczulenie? Tak, moi drodzy, ja byłam zawsze alergikiem i ja byłam uczulona na roztocza, a właściwie nie na roztocza, tylko na odchody roztoczy. Mówię, że byłam, ponieważ już teraz nie jestem, bo odczulałam się przez 5 lat, chodziłam co tydzień, co 2, co 3 tygodnie na zastrzyki. No i po czasie ta alergia zniknęła. Czy dużo przeklinasz? Tak, ja bardzo lubię przeklinać. One nadają charakter wypowiedzi. Wiecie, jak powiem, no kurde, znów to samo, ale jak powiem, no kurde,
ekipa znów to samo, to to już lepiej brzmi moim zdaniem. Tutaj na przykład się staram ograniczać, no bo wiadomo, chyba nie chcecie słyszeć co drugie słowo. Pi, 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 pi. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam, jeżeli obejrzeliście to do końca. Przypominam, że jeżeli nudzicie się i macie dużo czasu dzisiaj, to możecie policzyć, ile razy w tym odcinku powiedziałam słowo generalnie. Zapraszam was na mojego Instagrama, no bo tam jest więcej mojego życia prywatnego, tam jest więcej takiej dzikiej Sandery, która po prostu sobie żyje. Także jeżeli mnie lubicie i chcecie oglądać mnie trochę więcej, no to tam jest mnie więcej. Zostawcie subka, jeżeli jesteście nowi na tym kanale. Trzymajcie się, ziomale! Bajos! Thank you.